Artur Mazur, klatka po klatce. Jesteśmy w Paryżu, przed nami Gala XTB KSW 93, a z nami uśmiechnięty, jak zwykle pełen energii dyrektor sportowy organizacji KSW. Tak czyta te komentarze, dlatego tak dzisiaj tryska energią. Witaj Wojsław. Dzień dobry. Bonjour. O, widzę, że już władasz językiem francuskim, to jest bardzo potrzebne tutaj, bo po angielsku trudno się porozumieć. Po raz pierwszy w Paryżu organizacja KSW, no w, w głównej mierze, to ty oczywiście odpowiadasz za kartę walk na te gale. No więc pytam, jak oceniasz tę kartę w skali od 1 do 10? Nie, to tak kupię samą sobie wystawiać ocenę. Bardzo proszę, żebyś to zrobił. Ogólnie jestem raczej zadowolony. Tak? Mieliśmy parę walk, które pewnie nie jakby były inaczej zaplanowane i się nie udały z różnych powodów, ale ogólnie od początku zamysł był taki i też obserwując, jak wygląda tutaj ta scena, MMA, która jest bardzo żywa, bardzo. Cały, na, począt, znaczy na początku tego istnienia, tak naprawdę, nakierunkowana na francuskich fanów. E, I postawiliśmy po prostu też i na zestawienia francusko-francuskie, na dużą liczbę zawodników lokalnych, żeby ta hala i ci kibice byli no, podekscytowani od pierwszej do ostatniej walki. Uważasz, że ta karta porwie serce polskiego widza, który w sobotni wieczór przed telewizorem usiądzie, przed komputerem, przed smartfonem? Myślę, że y, jakby szczególnie te trzy walki ostatnie powinny być ciekawe dla polskich fanów i jeśli nawet y, no, nazwiska trochę niżej nie są im znane i nie budzą z oczywistych względów aż takiego podekscytowania, to jednak ta y, trójka, trzy, czy ta właściwie szóstka ostatnich zawodników y, jestem przekonany, że dowie A czy nie myślałeś o tym, żeby w przypadku tego typu gali, jak właśnie gala w Paryżu, jak gala w Libercu… Stawiać jednak na miks, na trochę takie starcie miejscowi kontra Polacy. Ja kiedyś właśnie w Libercu miałem okazję rozmawiać z miejscowym dziennikarzem i on powiedział, że karta musi być wypełniona przynajmniej w Czechach miejscowymi zawodnikami, ale taki miks, jego zdaniem to byłoby coś, co by się obroniło wydaje mi się, że dalej też tu jest trochę, znaczy z różnych powodów nie, nie zabrakło kilku polskich zawodników z uwagi na, na kontuzję i po prostu nie, nie mogli zawalczyć, ale Galawersum miała ten mix, bo większość zestawień to były zestawienia jednak polsko-czeskie. Tu troszkę to wahadło jest bardziej przesunięte w stronę Francuzów, ale. No, stawiamy tutaj pierwsze kroki, też nauczeni tym, co nam nie wyszło przy na przykład pierwszej gali w Libercu. Postawiliśmy po prostu mocno na francuskich zawodników jak pokazuje jednak sprzedaż biletów i ogólnie zainteresowanie, wydaje mi się, że to był dobry kierunek. Komplet kibiców w Adidas Arenie? Tak, no trybuny są całkowicie do ostatniego biletu w tej chwili wyprzedane. Zostało jakieś tam garstka biletów na płycie tych droższych, też trochę późno uruchomiliśmy część biletów do sprzedaży, ale myślę, że jakby no soldat to już jest właściwie, a te ostatnie jakieś tam bilety sprzedadzą się pewnie dzisiaj, jutro. Powiedziałeś, że stawiacie tutaj pierwsze kroki. Jak się stawia pierwsze kroki na rynku, na którym jest komisja, która, która sankcjonuje galę MMA? Nie, nie, nie powiedziałbym, że było to jakoś bardzo skomplikowane. Nie różni się to, powiedziałbym, jakoś bardzo od tego, co jest w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, czyli Safe MMA. Tam, jakby, nie, nie jest to obowiązkowe, można po prostu się zdecydować na współpracę z nimi. Tutaj jest, ale powiedziałbym, że też widać, że jest to bardzo inspirowane tym, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii. Duży udział tutaj w jakby rozwijaniu tej komisji, nauce, szkoleniu Mark Goddard, także czuć tutaj taki brytyjski sznyt, stąd no nie było to jakoś jakaś super nowość dla nas. Czy komisja w jakiś sposób, bo takie plotki gdzieś pojawiały się za kulisami, partycypowała w kartę walk tej gali? To znaczy, czy ty jako organizator słyszałeś na przykład takiego zestawienia? Nie możemy zrobić, ponieważ zawodnicy są zestawieni, biorąc pod uwagę ich rekordy, no w sposób nieodpowiedni. Jest jedna zasada jakby, jeżeli chodzi o matchmaking. W przypadku zawodników poniżej pięciu zawodowych walk, albo, chyba tak, poniżej pięciu, albo Poniżej 6, już teraz nie pamiętam. Różnica między zawodnikami nie może wynosić w, w liczbie stoczonych walk więcej niż 5. I mieliśmy jeden taki pojedynek Sandry Sukar z Florhani, która jest bardziej doświadczona, bo ma 9 stoczonych walk, a, a Sukar tylko 3. Ale też od razu dostaliśmy informację, jakby przed właściwie rozpoczęciem tworzenia karty, że. W tych skrajnych kategoriach wagowych, jak waga ciężka, wagi bardzo niskie dla panów i wszystkie kategorie kobiece, są możliwe wyjątki od tej zasady. Poprosiliśmy o wyjątek dla tej walki, otrzymaliśmy taką zgodę. Pozostałe walki wszyscy zawodnicy mieli więcej niż pięć zawodowych pojedynków, więc nie było, jakby komisja nie ingerowała w żaden sposób w meczmyki. Czy musieliście się w jakiś sposób naszarpać? Bo wczoraj przeglądałem Twittera i no, wpadł mi w oko jeden tweet, konkretnie Artura Ostaszewskiego, no, który był no, mocno niezadowolony. Nie wiem, co się stało konkretnie. Pewnie w przypadku Mariana Ziołkowskiego. Więc jak to było e, z Tobą? Czy faktycznie musiałeś się tutaj naszarpać z komisją, czy nie? Widzę już uśmiech na Twojej twarzy. Czy ja bezpośrednio się tym nie zajmowałem, bardziej nadzorowałem? No, brakowało kilku dokumentów. Wydaje mi się, że to bardziej był problem. No, że na przykład badanie zrobiło, było zrobione, a nie, komisja nie otrzymała opisu po angielsku tego badania, tak? Stąd e, akurat Marian jeszcze kilku zawodników musiało dosyłać po prostu dokumenty. No pewnie nie jest to najbardziej komfortowa sytuacja, jeśli to się dzieje na kilka dni przed wydarzeniem, ale wszystko finalnie zostało dosłane zaakceptowane. Wszyscy zawodnicy medycznie zostali też dopuszczeni do walki. Kto i po tej walce będzie badany, chodzi mi o badania antydopingowe i kiedy te badania się odbędą? Czy to jest jakiś totolotek, czy wy macie już jakieś informacje ze strony komisji? Znaczy, żeby było jasne, komisja, od, francuska komisja MMA, czyli to French MMA Federation, ona nie zajmuje się badaniem zawodników, od tego jest y, francuska komisja antydopingowa, nie, nie chcę przekręcić tutaj skrótu. Yy, I ona może zbadać francuskiego zawodnika w każdym momencie, nawet 5 miesięcy, nawet jak nie walczy. Yy, I tutaj nawet odmówienie podjęcia się badania antydopingowego przez sportowca jest też y, można dostać za to sprawę karną e, więc y, komisja może w każdej chwili przebadać każdego z zagranicznych zawodników od momentu przekroczenia granicy więc y, oczywiście wiemy mniej więcej jak to wygląda na galach że testy odbywają się po prostu po walkach ale to nie wyklucza, że ktoś może być zbadany wcześniej, później. No, później to bez sensu, ale na przykład jeszcze przed galą. Czy masz taką informację, czy który, że któryś z zawodników był już badany, czy nie? Nie. Nic tak do takiego do mnie nie dotarło. Przejdźmy do, do, do samej karty walk, ale nie będę Cię zamęczał pytaniami o, o każdą walkę tego wieczoru. Walka wieczoru, yy, pojedynek mistrzowski Salahdin, Par yy, Salahdin Parnas, Valeriu Mircia, unifikacyjny pojedynek w wadze lekkiej. Dajcie mi chociaż połowę tego, co ma Salahdin Parnas, powiedział w Libercu Valeriu Mircia, i ja wyjdę do tego pojedynku. To jak? Dostał podwyżkę Valeriu Mircia, czy nie dostał? Dostał. Rozumiem, jest ukontentowany, a nie masz takich obaw, bo główna obawa związana z tym pojedynkiem jest taka, że on w zasadzie nie miał okresu przygotowawczego. No, wiem, luty, 17 lutego, konkretnie, pewnie lizał niewielkie po pojedynku z Leobrichtą, no ale. Obóz przygotowawczy mógł chyba potrwać raptem, nie wiem, dwa, trzy tygodnie? Nie, to chyba ogromna przesada. Waleriu zaczął trenować e, dokładnie tydzień po walce, miał e, sześć tygodni. Poza tym no, też nie, miał, nie potrzebował tego okresu jakiegoś rozruchu czy, czy, czy wejścia w, w mocne przygotowania. Chyba tydzień po. Pierwszy tydzień jeszcze spędził się w Mołdawii, potem wyleciał do Dublina, gdzie trenował u Pawła Tomczyka w Straight Blast Gym z Conorem, McGregorem. No, to jest twardy gość, naprawdę. No, zobaczcie, on był tutaj rano przed Saladinem, zrobił wagę. Nie wyglądał źle na tej wadze, wyglądał Ale bardzo dobrze. Yy, no. Naprawdę jest, jakby. Wydaje mi się, że to jest gość, który nie narzeka, jest cały czas w dobrej formie. To jest taki urodzony sportowiec. Jego dziewczyna jest znakomitą zapaśniczką, także oni pewnie na co dzień trzymają też dietę, odżywiają się zdrowo. Ja tu nie widzę żadnego problemu. Oczywiście to też z, z różnych względów nie wyszło tak idealnie, jakbyśmy chcieli, no bo nasz pierwotny pomysł to był pojedynek waleriu. Z Marianem w Warszawie 20 stycznia i na pewno dużo bardziej komfortowo dla wszystkich byłoby, jeżeli ta walka wtedy, pewnie też opas Interim odbyła się w Warszawie od 23 stycznia do 6 kwietnia, niezależnie kto by wygrał. No, te, te, tego czasu byłoby trochę więcej, ale finalnie yy, no jest to zgodne z logiką, z, z systemem jakimś sportowym, który staramy się tu tworzyć w KSW. I, a dodatkowo, no, Waleriu to świetny zawodnik. Zobaczcie tylko, no, z kim on wygrywał w ostatnich pojedynkach. I myślę, że zasłużył. I, I też sam chciał tej walki, także ja jestem ogólnie zadowolony, pewnie nawet dużo bardziej z tego starcia niż z tych potencjalnych, które, no, wiadomo, gdzieś tam przeciekały do mediów. No, przeciekały i o tym będzie moje kolejne pytanie, bo część fanów jest rozgoryczona. Stawiam Cię trochę w nie niezręcznej sytuacji. Twój szef zapowiadał tutaj wielkie nazwisko. Okazało się, że tym wielkim nazwiskiem miał być Kleber Kojke Erbst, czyli nawet zawodnik nie z dywizji lekkiej. Czy ty rozumiesz to rozgoryczenie fanów? Bo z drugiej strony, gdybym ja miał do wyboru Klebera Kojke Erbsta, którego absolutnie cenię, i Waleriu, wybrałbym Waleriu, biorąc pod uwagę logikę. Ustawienia, ustawienia pojedynków w wadze lekkiej. No więc jak jest z tym rozgoryczeniem? Rozumiesz to czy tego nie rozumiesz? Pewnie tak. No zawsze tak jest, że jeżeli gdzieś ktoś czegoś oczekuje, ja dostaję coś innego, to, to może być niezadowolony. No ale ja sportowo uważam, że, że to jest właściwy, jakby właściwa kolejność i jakby no też rozważaliśmy różne opcje, różne pomysły. I, I wiadomo, że no ja sam nie decyduję, ale finalnie jestem zadowolony z tego, jak to się potoczyło i kto finalnie walczy z Saladinem. Myślę, że wielu kibiców w kwestii Francuza zadaje sobie jedno pytanie. Czy to jest ostatnia walka Saladina-Parnasa w organizacji KSW? Też zadaję sobie to pytanie. Wiesz coś, możesz coś powiedzieć? Ja wiem, że te rozmowy prowadzi Martin Lewandowski, bo on rozmawia z zawodnikami zagranicznymi, no ale nie uwierzę w to, że żadne informacje do dyrektora sportowego nie docierają. Nie no, coś wiem, ale no to na pewno nie, nie jestem nie będę tym, który wy, wychodzi przed szereg. A czy w związku z tym, że pewnie negocjujecie, że pewnie są oferty z innych organizacji, bo i do mnie takie, takie informacje docierają, to może się zmienić coś w kwestii. No pasa w dywizji piórkowej, zaplanowana walka o ten pas, pas tymczasowy na Gali w Maju, Robert Ruchała, Patryk Kaczmarczyk. Czy tutaj ten status, no nie pojedynku, ale tego pasa może się zmienić w związku. No, z decyzją, jaką pewnie lada chwila podejmie Parnas. Tak, może się zmienić. No, je jeżeli no, tytuł pełny zostanie zwakowany, to na pewno upgrade'ujemy pojedynek tym, o pas tymczasowy na ty pojedynek opas pełny. Czy Twoim zdaniem te decyzje, możemy, de decyzje Salahdina Parnasa możemy poznać w sobotni wieczór. To jest gwiazda, która, powiem paradoksalnie, rodziła się w Polsce, będzie teraz główną postacią tej gali w Paryżu. I zastanawiam się, czy na przykład po sobotniej walce możemy się czegoś dowiedzieć. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że nie, ale w sumie nic mnie zaskoczy. Przejdźmy do pojedynku, który myślę yy, będzie, tu faktycznie powiem, elektryzował polskich kibiców. No, po, po niemal dwuletniej przerwie. Wraca do klatki były mistrz Dewiz Lekkiej, Marian Dziółkowski jego, jego rywalem. Wilson, Warela, i zapytam na początek przewrotnie: czy ty zadbałeś o jakąś dodatkową ochronę w szatni przed tą galą? Ja nie zadbałem, ale tu Hala bardzo dba o te tematy. Nawet przez moment musieliśmy negocjować z halą, żeby zawodnicy mogli wprowadzić więcej niż jednego trenera na, do szatni, bo oni mieli taką obawę, że tutaj e, między teamami będą jakieś niesnaski i że będzie nerwowo i, i że oni do każdego zawodnika chcą oddelegować jednego y, ochroniarza i dodatkowo ten zawodnik może mieć tylko jednego trenera, no ale udało nam się tutaj Przewalczyć, że jednak standardowo będą pełne narożniki zgodnie z zasadami po trzy czy do tych głównych walk po cztery osoby. Wydaje mi się, że nie stwarzałbym tutaj jakiejś. Nie wiem, nerwowej sytuacji. No, odbywały się tu też inne duże gale, walczyli i francuscy, i zagraniczni zawodnicy, nikomu nic się nie stało. E, oczywiście ta, ta publiczność jest żywa, jest, e, chce kibicować swoim, ale też no, nie było tu żadnych, nie wiem, zamieszek e, czy, czy niegodnego zachowania, także bez przesady. Ja oczywiście zmierzam do trailera e, przed tym pojedynkiem, bo takie słowa padły z ust. E, Showmana, jakim niewątpliwie jest Wilson Varela. On powiedział, że no Marian Dziółkowski na stadionie narodowym nie zachował się jak prawdziwy mistrz, że nie uszanował na Parnasa, że nie uszanował kibiców. Ja wiem, że dla ciebie najcenniejsi są zawodnicy, którzy skupiają na sobie uwagę, ale zastanawiam się, czy dla ciebie ten tresztok, ten element show jest akceptowalny, czy to już jest jakby przekroczenie pewnej granicy. Jak to oceniasz? ja znaczy, nie, nie jestem od akceptowania tego, co zawodnicy mówią. Myślę, że każdy, jakby, to, co zawodnik mówi, świadczy to o nim i niech kibice oceniają. Tak? My ani nie wkładamy zawodnikom nic do ust, ani też, o boże źle to zaprzmiało yy, ani też nie, nie ograniczamy ich w żaden sposób. Yy, pojechaliśmy do Marsylii nagrać materiały z Wilsonem i on sam. To wszystko sobie wymyślił i powiedział, i niech publiczność to ocenia. A potem, jak banalnie to brzmi, no, klatka wszystko zweryfikuje, kto jest też mocny na pięści, a nie tylko w słowach. Zadam to pytanie w troszkę inny sposób, bo nie lubisz, jak się zadaje wprost. Jak blisko walki mistrzowskiej będzie zwycięzca tego pojedynku? Myślę, że powinien być kolejnym pretendentem. No, jeśli nie wydarzy się nie wiem, jakiś remis, no contest, albo dyskwalifikacja, to yy, no, naturalne jest, że zwycięzca będzie walczył o pas. Wow nie, wow, nie udało mi się jeszcze chyba takiej deklaracji od ciebie wyciągnąć przed galą, bo tak jak powiedziałem, nie lubisz tego, pytań, te, tego typu pytań. Ja zapytam o jedną rzecz, która mm, nie ma tego pytania na liście, ale wynikła z tego, co powiedziałeś. Czy kwestie bezpieczeństwa to był duży temat przed galą w Paryżu. My nie tak dawno, biorąc pod uwagę, że za chwilę mamy Igrzyska Olimpijskie, rozmawialiśmy tutaj z, no, z ludźmi, którzy zajmują się bezpieczeństwem. No i oni mówili, że w przeciągu iluś tam miesięcy była służby udaremniły ileś tam, już nie pamiętam konkretnej liczby potencjalnych ataków terrorystycznych. Czy w związku z tym, że no, Paryż jest specyficznym miejscem, myślę tutaj te kwestie bezpieczeństwa to był jakiś Duży temat, który musieliście ogarnąć. Sam powiedziałeś, że, że kwestie narożników to, było, to był temat, o którym rozmawialiście. A czym generalnie ta gala różni się od innych, no, biorąc pod uwagę miejsce? Wiesz co, ja, ja też oczywiście nie uczestniczę we wszystkich tych tematach. Nie, nie chcę tutaj się no, no, powiedzieć czegoś niespecjalnie mądrego. Tu jest o tyle inaczej i też doświadczamy tego generalnie przy galach zagranicznych, że dużo większa jakby, jak wynajmujesz hale, dużo większa część tych obowiązków, takich związanych z organizacją eventu, leży po stronie hali. W Polsce my sami organizujemy ochronę, załatwiamy wszelkie pozwolenia, pozwolenia na imprezę masową itd. itd. A tak samo było i w Wielkiej Brytanii, tak mi się wydaje, na pewno w Irlandii, czy w, tak jest w Czechach i teraz tu we Francji, że wynajmując hale, dostajesz właściwie te wszystkie rzeczy, takie bez, związane z bezpieczeństwem, z, z jakimiś pozwoleniami w pakiecie. O, jest o to o tyle pewnie dobre, że yy... No nam byłoby dużo trudniej, coś takiego załatwić. A hala ma no te, te, te ścieżki już wydeptane, więc ten środek ciężkości, jeżeli chodzi o ochronę, chociaż nasza też będzie, szczególnie ta, jeżeli chodzi o strefę zero, jest po stronie hali jesteśmy tu spokojni. No to jest też. Miejsce, gdzie odbywają się już co chwila jakieś eventy w tej hali, ona jest nowiutka, świeżo co oddana, szykowana na chyba zawody w koszykówce, na Igrzyska Olimpijskie, no więc dla nich to też jest i trochę no, wypracowanie pewnych yy, standardów i, i, i działań przed igrzyskami, no ale pracują już tu od kilku tygodni kolejnymi eventami, które jak zobaczycie w Kalerze Nasz, odbywają się praktycznie co dwa dni, więc jesteśmy tu bardzo spokojni i też ym, wydaje mi się, że był dobry kontakt, dobrze nam się tutaj ustalało wszelkie rzeczy z przedstawicielami areny. Wróćmy jeszcze do, do karty walk, zostawmy kwestię bezpieczeństwa na boku. Czy mieliście przygotowany backup w walce wieczoru? Takiego stricte kogoś, kto trenuje pod tą walkę i potem nie walczy, to nie, no ale nieprzypadkowo było tu łącznie chyba cztery walki w kategorii lekkiej i w razie jakiejś sytuacji no, byłoby wielu chętnych, żeby wejść do main eventu. Lajd Zerhuni wraca do klatki, ale chyba wydaje mi się, rozmawialiśmy na ten temat w klatka po klatce, miałeś zupełnie inny pomysł na niego, ale chyba kwestie wagowe, no bo on z Bartkiem Fabińskim walczył w wyższej kategorii, no jednak wzięły górę i nie, zobaczyliśmy go, nie zobaczymy go tutaj w dywizji półśredniej. Możesz coś więcej powiedzieć? No w pierwszej chyba jakimś odruchu może zwycięstwa. Light zapowiedział, że może walczyć w dwóch kategoriach wagowych, 8,4 i 7,7. Stąd moim pomysłem było szybko, żeby zestawić go z Arturem Szczepaniakiem w kategorii półśredniej. No ale też dość właściwie no, w kilka dni pogali wiedzieliśmy, że, że to się nie uda. Jednak Light trochę gdzieś popłynął z tym, co powiedział po walce i, i no, dostaliśmy zapewnienie od jego menadżera, że. Że, że jednak jest zdecydowany na walki w, w 84. E, także no, to jest to jedno z tych zestawień, które z jakiegoś tam no, z tych powodów wagowych się nie udało. Biorąc pod uwagę jego radość, kiedy wypełnił limit, to ja się utwierdziłem w przekonaniu, że jednak ta półśrednia to za odważnie. Wydaje mi się, że, że nie, nie jest to, nie wiem, no, Piotr Kuberski ani Michał Materla, jeśli chodzi o jakby, kilogramy. No. Pomówmy teraz o, albo jeszcze jedno pytanie związane z kartą. Często Cię je zadaję przed ceremoniami ważenia albo po ceremoniach ważenia. Jakbyś miał wskazać taką perełkę na karcie walk Gali XTBKSW 93, to który byłby to pojedynek? No myślę, że, ta, że no, ta top 3 naprawdę to będą świetne walki. Jestem też ciekawy bardzo walki Barrios z Wydaje mi się, że to może być taki cichy kandydat na e, e, walkę wieczoru, bo w, szczególnie, że, że Bario po tej fatalnej walce z Bartkiem Koperą całkowicie zmienił styl. Nie dość, że u siebie tam w Chorwacji jest mistrzem w defensji i wygrywa przez poddania efektownie, to walcząc u nas też dawał doskonałe walki czy z Maćkiem Kazieczko, czy, czy z Łukaszem Rajewskim i, i myślę, że to też może być dobry pojedynek. Zostawmy już kwestię tej gali i przejdźmy do czegoś, o czym się mówi, bo jakoś już tak jest, że w klatka po klatce kreuję te tematy, nie wiem, mam już taką przypadłość, za chwilę ogłosicie pojedynek w wadze średni Paweł Pawlak, Damian Janikowski. Czy znasz już datę tego pojedynku, no bo Damian powiedział, że no to może być czerwiec, to może być lipiec, no w najgorszym wypadku, jak się wyraził, sierpień. Znaczy ja znam, menadżer Damiana też zna, no, więc… Tu postawisz kropkę, jak, tak, jak Paweł sądzę. Paweł Pawlak też zna. No. Okej, okay. a czy… <laughs> no będziemy No jeszcze nie teraz. Ale wkrótce będziemy no, normalnym trybem, za galą, miesiąc za miesiącem. To ja nawiążę do, do tego, co Damian Janikowski powiedział w klatka po klatce. Czy Piotr Kuberski to jest kolejny pretendent do walki o to trofeum? Bo gdybym był na Twoim miejscu, nie wiem, czy Piotrek się ze mną zgodzi po tym, co powiem, ale ja bym zamroził jego rekord, bo uważam, że macie gotowego pretendenta. Natomiast Damian Janikowski jest innego zdania. No, na szczęście to nie Damian jest mężczyznkiem. Tak, Piotrek po Damianie jest kolejnym pretendentem. Rozumiem, że y, dla ciebie też miejsce w rankingu KSW tak Piotra. Je, jeszcze, jeśli mamet zdecyduje się y, zawalczyć o pas, no to on jest wyżej, więc jakby jeszcze. Musimy też oczywiście uszanować mameda w tej, w tej kolejce, ale no na razie nie, jakby nie wiem, jak, jak to będzie. Mamet musi przejść operację, zobaczymy. Rozumiem, że mm, miejsce Piotra Kuberskiego w rankingu KSW dla ciebie y, też się zgadza, bo tutaj Damian wydaje się, że no z jego słów można wywnioskować, że on tutaj troszeczkę inaczej by to poustawiał. No to ja układam te rankingi, no to trudno, żebym się sam ze sobą nie zgadzał. Okej, yy, ale z Damianem się nie zgadzam. <laughs> A czy uważasz, że, że Piotrek je, dla takiego testu powinien zawalczyć z kimś jeszcze, czy nie? No bo tutaj nie. też nawiążę, nawiążę do słów znaczy, no, Jestem w stanie sobie wyobrazić różne historie. No Może mistrz będzie kontuzjowany, no nie wiem. Yy, ale jakby no, no, wjechał do KSW, yy, nie wiem czy można by było lepiej yy, stoczyć swoje dwa pierwsze pojedynki. I też nie bez znaczenia jest przecież ten jego wcześniejszy rekord, więc no, ja tu nie mam żadnych wątpliwości. Dodatkowo jest to, wydaje mi się, świetny rozmówca, osoba, którą fajnie jest promować. Wszystko się zgadza. No. Do tego świetny komentator, bo i w te klacki jest dobry. Wspomniałeś o Mamedzie. Kiedy Mamed może wrócić do klatki KSW? Wydaje mi się, że takim idealnym scenariuszem dla Was, dla organizatorów, biorąc też pod uwagę to, co powiedział Martin, jakby już snując plany na, na przyszłość, to byłaby gala KSW 100. Myślę, że lepszej, lepszego terminu, lepszego momentu, lepszej gali no nie da się wymyślić. No, byłoby absurdem, żeby Mamed zawalczył na KSW 99 albo 101, a na 100 nie, no. ale no, to też wszystko jest zależne od, tego, od jego powrotu do zdrowia. No, na razie Mamed jest, no, ma ramadan. Myślę, że na spokojnie wróci, załatwi sobie swoje sprawy te zdrowotne i, i będziemy planować jego występ. No, jest dość oczywista gala, na której powinien zawalczyć. Ostatnie dni to też uwaga fanów była skupiona na Michale Materli, który, który zamieścił no, wpis po pojedynku z, ze wspomnianym Piotrem Kuberskim, wpis, w którym podziękował sponsorom, podziękował przyjaciołom, po, po, podziękował Piotrowi Kuberskiemu, ale napisał też, no, że nie wie jak się skończy ten pojedynek dla niego, biorąc pod uwagę kwestie zdrowotne i dodał jeszcze jedno zdanie. To była Coś, co wiedzieliśmy, ostatnia walka na kontrakcie z KSW. Czy w kwestii kontraktu Michała Materli z organizacją KSW od Gali w Gorzowie, coś się zmieniło? A z tego, co wiem, to akurat tutaj nie będziesz się wykręcał yy, zdaniem pod tytułem. Yy, te rozmowy prowadzi Martin. No tak, bo i prowadzi Maciek. <śmiech> <śmiech> no nie, no jakby przedłożyliśmy propozycję już przed walką, też dając jasną do zrozumienia. Menadżerowi Michału Albertowi Formeli, że chcemy kontynuować współpracę. Hmm. Ale no też nie, 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 nie wiem, no nie wydzwanialiśmy dwa dni po Gali, co teraz i co robimy, tylko da, dajemy na razie ten czas e, Michałowi też na dojście do siebie i zobaczymy. No nie, 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 nie nakładamy jakiejś presji. Już tyle lat i tyle różnych ciężkich, że tak powiem, starć mieliśmy negocjacyjnych, że yy, nie, nie będziemy tu nic robić na wariata. Yy, nadejdzie myślę, że właściwy moment. Też wrócimy z tej dość wymagającej gali i, i wtedy się pewnie spotkamy. Zastanawiam się, co czułeś, kiedy obejrzałeś kulisy gali w Gorzowie, no bo tam miała miejsce scena, no moim zdaniem strząsająca. Karol Chabros krzyczący do, do narożnika, do przyjaciela Michała, poddaj go, bo on go zabije. No, jeśli miałbym to do czegoś porównać, to chyba tylko do zdjęcia znokautowanego Pawła na stuli, nad którym, nad którym stoi Maciej Kawulski. Jakie były Twoje mm, przemyślenia dotyczące tej sytuacji? I zastanawiam się, czy, czy zastanawialiście się, czy jednak taką scenę pokazać. No tu na szczęście, albo nie na nieszczęście, to się opublikowało trochę bez akceptacji z góry. Ale to akurat chyba dobrze, bo jakby ja lubię jak ten sport jest autentyczny, prawdziwy. I to jest choć trudny, ale jednak taki prawdziwy moment pokazujący, jak, jak ciężki jest to sport, różniący się jednak od innych dyscyplin, gdzie no zawodnicy czy, czy uczestnicy nie ryzykują tak bardzo zdrowiem. No, na pewno trudno się na to patrzyło, i to jest coś, co też będziemy chcieli poruszyć ze, ze, ze sztabem czy z menadżerem Michała. No ale no, no, nie, nie chcę tu za dużo mówić, bo na pewno przez szacunek, i, i, i do Michała, do wszystkich jego trenerów, do jego menadżera, z którymi pracujemy tyle lat, no powinniśmy raczej wspólnie o tym porozmawiać wewnątrz i, i, i w ciszy. I, i, I dopiero z jakimiś wnioskami wyjść do mediów. Ale mogę domyślać się jednego, bo ostatecznie pewnie to Ty będziesz decydował, jeśli dojdziecie do porozumienia w kwestii kontraktu o kolejnym rywalu Michałaj, to, co się stało, będzie miał, miało bardzo duży wpływ na Twoją decyzję. No, to, no na pewno, tylko w, wiesz, z Michałem to jest tak, że, ja że, że skandalem y, wyglądał bardzo słabo, y, ale miał poważną kontuzję. Potem wyszedł, znokautował radka, dał bardzo dobrą walkę z Pawłem. No, i, i teraz znowu dał ten gorszy moment, i mi się zawsze przypomina te, te słowa właśnie Alberta Formelli z, z tego dokumentu, że Michał to jest taki, że no, musimy kolejną walkę się odbić. Więc trzeba wziąć kolejną mocną walkę, a jak już Michał wygrywa walkę, no to jest no jesteśmy na fali, więc teraz lecimy dalej, tak? Że jakby tam zawsze jest, niezależnie co się wydarzy, to w sumie kierunek i tak jest ten sam, czyli cały czas mocno i wyżej i, i dalej, i, i trudniej. Tak? I nie ma dróg na skróty. Tak, no, na pewno jest jedna rzecz, no, myślę, że, że którą powinniśmy wspólnie też przeanalizować, no, to jest kategoria wagowa, to to jest temat, który na pewno będę chciał poruszyć. Wydaje mi się, że to już jest ten moment, kiedy Michał nie powinien robić 8-4. Iściya chyba się pod tym zdaniem podpisze, no bo te żebracki zważenia. No, przykro się na nie patrzyło. E, jeśli chodzi o ostatnie tygodnie i gożów, e, tam pojedynek Kuby Wikłacza, bardzo dobry pojedynek. E, i W wywiadzie z nim gdzieś już poruszyliśmy kwestię tego, co może się stać za chwilę, coś co już jest raczej potwierdzone. Brzmi to wręcz absurdalnie piąty e, pojedynek z Sepkiem e, Przybyszem. E, kiedy do takiego pojedynku może dojść? Bo chyba z perspektywy Kuby szykują się bardzo duże, duże historie. No, w, wkrótce, no, będziemy coś ogłaszać, no. Jest takie piękne miasto, które myślę, że będzie świetną areną dla takiego pojedynku. Położone gdzieś pewnie pomiędzy pięknymi jezio je 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 jeziorami, jak się domyślam. Coś, coś, coś może być na rzeczy, no. Czyli warto również w sobotni wieczór oglądać galę KSW, bo tam, jak się domyślam, i jak dobrze posłuchamy, to możemy usłyszeć dosyć ciekawe ogłoszenie, tak czy nie? Na pewno ben, tym razem będą ogłoszenia, tak. I na tym zakończmy. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i podziwiam, bo Ty tutaj zostałeś na ważeniu do końca. Proszę Państwa, ten człowiek pozwolił. Swoim pracownikom pójść zwiedzać wieżę Eiffel On tutaj do końca jeszcze czekał, aż wszyscy wypełnią limit wagowy. Wojsław Rysiewski był moim i waszym gościem. Dziękuję, Woju. Dziękuję bardzo.